Proszę Państwa, chodzi o to, że kręcimy trailer. Chcemy nakręcić film, ale najpierw musimy nakręcić trailer. Trailer się spodoba, to doceniamy fundusze i różne granty. Tak się to ostatnio kręci w tej branży, że najpierw trzeba nakręcić ostatnią rzecz, czyli trailer. Obejrzy go szacowna komisja na filmie, znająca się jak mało kto i przyznająca fundusze i różne granty. I jak się spodoba, to wiadomo. Jak się uda, to kręcimy dalej. Zaprosiliśmy tu Państwa, ponieważ potrzebujemy dość dużej ilości statystów do scen, turniejów i walk. Ponieważ właśnie tego jeszcze nie powiedziałem. Otóż najważniejsze jest to, co to będzie za film. To bardzo ważne, żeby zrobić ten film. Bo to ważny film. Zwłaszcza tutaj. Zwłaszcza teraz. To jest film z przesłaniem. Film o czymś. Nazywam się Dąb. Bartosz Dąb. Jestem reżyserem. Nazywam się Mateusz Wajcher. Jestem Bruce'em Lee. Co my tu robimy? My tu robimy film. Film, proszę Państwa, prawdziwy film Enter the Polish Dragon. Przyjechałem ze swojego długiego pobytu w Stanach, żeby zrobić film. I choćby był potop albo zaraza, to go zrobię. Pan reżyser Dąb długo przebywał w Stanach. Długo przebywałem w Stanach. Ale też przebywałem w Londynie, Berlinie i Katowicach. No i wiem jedno. Co takiego? Co? Co? Casting to jest przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem. To prawda. Zaczynamy. Zaczynamy? Jak się pan nazywa? Bruce. Bruce? Naprawdę Bruce? Czy takie pseudoartystyczne? Bruce? Bruce Lee? No, to bardzo pasuje do tego filmu, wie pan? Wiem. Proszę powiedzieć coś o sobie. Coś o sobie? No tak, o sobie, śmiało. Lubię też... Lubię... Proszę, proszę. Lubię lekki deszcz. Daje on duszy poczucie ciszy. Uwielbiam przechadzać się w deszczu, w drobnym deszczu, kapuśniaczu. Ale ponad wszystko uwielbiam dobrą książkę. Czytam przeróżne książki, zarówno beletrystykę, jak i poezję, jak i literaturę faktu. Najbardziej uwielbiam biografie różnych ludzi. Dla mnie, w sumie jak pan to mówi, to już ma pan rolę główną w kieszeni. Ale może jeszcze mój partner chciałby zadać jakieś pytanie. Chcesz zadać panu jakieś pytanie? No pytam, czy chcesz zadać jakieś pytanie? Nie, musiałby pomyśleć. Słucham? Musiałby pomyśleć. Pan? Ja też musiałbym pomyśleć. Powiem panu coś jak ojciec. Jeśli zbyt długo będziesz się nad czymś zastanawiał, to nigdy tego nie skończysz. Kiedy człowiek myśli, utrzymuje dystans do tego, co próbuje zrozumieć. Nie myśl. Czuj. Czuj! W życiu trzeba być czujnym. Naprawdę muszę powiedzieć, fajny facio z pana. Kamera, stop. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jeden monolog, proszę. Proszę. Słyszę wesołą opowieść i robi mi się smutno. Nikt nie zapamięta mnie na długo. Czeka mnie ciemność. Czeka obce i ciemne. Przecież to widać gołym okiem. Świat równy innym światom roztrzaskuje się o inne światy. We mnie toną bogowie, we mnie zamierają cisze. Skąd się bierze w nas głos? Co jest w oczach? Co jest w oczach? Skąd się w nas bierze głos? Uważaj na to, co mówisz. Słowa wywołujące nieszczęścia, podobnie jak zarazki wywołujące choroby, przechodzą przez otwór gębowy, tyle że w przeciwną stronę. Mowa płynie w płynnym świecie, a ty musisz sam wiedzieć prawie wszystko. Uważaj na to, co mówisz. Kwiaty dostają szału, gdy muszą umierać bez sensu. Kamera, stop. Świetnie. Bardzo dziękuję. Skontaktujemy się z panem. Żadnych uwag? Żadnych. Masz jakieś uwagi? No pytam, czy masz jakieś uwagi jeszcze? Nie, nie ma. To koniec. To koniec. Wychodzimy. Wychodzę. Drogi reżyserze, podąż śladem Bruce'a Lee. Aby przebyć 1000 mil, trzeba zrobić pierwszy krok. Można też jechać zamiast iść. Wtedy człowiek porusza się szybciej. Działanie jest jak autostrada. Autostrada do zwiększenia własnej pewności siebie i szacunku do własnego samego siebie. Tylko działanie przysparza życiu siły. Nie myśl, lecz działaj. Ponieważ celem prawdziwego człowieka jest działanie. Ponieważ działanie to uczucie. Przeciwnik nie istnieje. Dlaczego, drogi reżyserze? Bo świat nie istnieje. There is no spoon. Walka na świecie jest ciągle. Ciągle są wojny i zło na świecie. Człowiek ciągle musi walczyć, ale trzeba wiedzieć, jak walczyć, aby być prawdziwym człowiekiem. Walka powinna być jak zabawa, ale zabawa na serio. Dobry wojownik nigdy nie jest spięty, tylko zawsze gotowy. Gotowy na wszystko, co może się zdarzyć. Kiedy przeciwnik atakuje, dobry wojownik się wycofuje. I kiedy nadchodzi odpowiednia chwila, nie zadaje ciosu. O nie! Jego pięść zadaje go sama. Pamiętaj, poruszaj się jak woda. Trwaj w bezruchu niczym lustro. Odpowiadaj jak echo, przemieszczaj się niczym coś niematerialnego i pozostań cichy jak czystość, ponieważ ci, którzy zyskują, stracą. Co teraz czujesz? Musisz pomyśleć? O nie! Nie myśl. Czuj. Kiedy pokazujesz palcem księżyc, Nie skupiaj się na palcu, bo rozminiesz się ze wspaniałością nieba. Rozumiesz? Nigdy nie spuszczaj z oczu przeciwnika, nawet kiedy mu się kłaniasz. Właśnie tak. Nie myśl. Czuj. Nie nauczysz się pływać, nie wchodząc do wody. Woda może płynąć albo niszczyć. Bądź wodą, mój przyjacielu. Jeszcze raz pozdrawiam. Pa! Gdzie wysiadali zawodnicy na wyspie Hama, ale mamy wrażenie, że w tej chwili właśnie taką łodzią, tylko że na 4 kołkach zmierzamy na coś w rodzaju takiego turnieju. Wszyscy się poczuliśmy nagle jak zawodnicy, odebrani z portu lotniczego, zaprowadzeni do samochodu i jedziemy. Przed nami jeszcze 40 km i wjazd. Wielki wjazd do klasztoru Szałek. Co jeszcze? Nie. Wszystko jest z podnoszeniem nóg. Udajemy, że mamy kamień w bucie, bo sytuacja jest niewyraźna. To jest ostatni dom Rusa, tylko że czerwone lampiony wskazują, że to może być po prostu dom, taki schadzek miłości. Love Hotel do wynajęcia i mogą nas stąd wypierniczyć po prostu. Ale wyrzucić. Co? Ale wejdziemy, idziemy. No próbujemy tam wejść oczywiście, tak. Przyjdę do ciebie po śmierci i się zemszczę się po śmierci. Gin, kruku! Aby przebyć 1000 mil, trzeba zrobić pierwszy krok! Ha! Dyrektor Bartosz Szydłowski. Łaźnia Nowa, from Kraków, from Poland. Take first.